Cześć Liska, z tej strony zwariowany Tommy. Dzisiaj widzimy się w drugim odcinku serii odpowiedzi na pytania. Ludzie tam pod postem zadali mi kilka pytań, tak więc odcinek nie będzie długi. Co tutaj miałem? Tak, mapa przeszła zmiany, troszkę rzeczy się pojawiło. Troszkę się pozmieniało. Nie mam pytania, ale fajna mapa się szykuje. No, dzięki. Mapa będzie fajnie, będzie wydana na ferie. Następne pytanie mam. Czy będzie seria z FS 2013? Serii z FS 2013 jako takiej nie będzie, gdyż już nie gram po prostu w 13, przy czymś całkiem na 15, tak więc z 13 nic nie będzie nagrane. FS 2013 Titanum, czy LS 15 złota edycja lepsze? Dla mnie tutaj można powiedzieć FS 15 złota edycja, no bo wiadomo, w farmingu 15 mamy już titan, maszyny z titanum dodane. Nie wszystkie, ale mamy dodane. Więc no, to nam dodaje takiego, no, że mamy to i to, nie? A w 13, no i jeszcze to wszystko, no 15 lepsza, no. Nie macie co tu. Grasz w FIFA. Kiedyś raz na jakiś czas grałem w FIFA 2008. No, winny nie gram. Tutaj na to już odpowiedziałem. Jaki masz komputer? To już odpowiedziałem w komentarzu. Czy będzie jakaś seria w FS, którą będziesz nagrywał na MP? Takiej serii nie będzie, ponieważ mnie gra na multiplayerze tak wyciągnie, żeby z kimś grać. Więc w takiej serii na multiplayerze nie będzie. Nie będzie. Po prostu no nie będę grał. Więc nie ma się co za długo tak rozpisywać. Czy w planach masz stworzenie kombajnu do zbioru pożyczek? Kombajn do zbioru porzeczki został kiedyś zaczęty, ale niestety nie zostanie skończony. No i tak poza tym w FS-ie tak zbierany jest, zbieram ręcznie, tak jak był filmik nagrany, tam zdjęcia były, więc nie będzie mi to potrzebne. Ile będzie trwał sezon sadownik w FS 2015? No, dosyć długo, ponieważ tej serii się nie da skończyć po paru pracach. Tak więc ten sezon będzie trwał długo, długo. Będą odcinki tak może do 200 odcinków dojść. Może trochę więcej. Tak więc no nie jestem w stanie tu konkretnie określić. Czy wydasz kiedyś w niedalekiej przyszłości mod porzeczek? Mod porzeczki nie będzie wydany, a tak jak mówiłem, na 555 subskrypcji zostanie wydany mod sadownictwa. To będą jabłka i gruszki oraz kilka niezbędnych do tego maszyn. No i mamy jedno pytanie sobie sam na lecika, bo tam będę taki no, dłuższy temat, to powiem. Czy wydasz moc sadu szybciej niż te suby kanału? Nie wydam. Ponieważ chcę zobaczyć, czy wam naprawdę na tym modzie sadu zależy, tylko tak, a nie chcę, wyda, niech będzie. Tak więc no, jeśli będzie, no, chcę zobaczyć, jeśli będzie, wybije te 555 subskrypcji, mod od razu trafia do ogólnego do vloadu i sobie będziecie grać.
Ktoś się pytał, jak się będzie sadziło. I właśnie tak się będzie sadziło te porzecz, dworze jabłonki, każdą osobno, fajnie. Trzeba sobie rządki tak jak w realu, rząd wyznaczyć. Tutaj właśnie szykuję mapę pod ten sad, tak że już tutaj rząd będziecie mieli wyznaczony. Ale i tak trzeba sobie to w miarę prosto posadzić. Posadzę rządek. Jeśli się mi uda, postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić w ten filmik. Fajnie się sadzi, trochę schodzi, pracochłonne jest, ale bardzo fajnie to wygląda. Tutaj tak jeszcze nie sadzę tak równo, bo tak będzie tekstura, bo ciężko jest na tej teksturze, bo ta tekstura się nie nadaje do sadzenia. Trochę zboczyłem z kursu. Ale możecie sobie wybrać dowolną rozstawę, jaką chcecie, więc to też. No i macie tutaj ładnie, ładnie rząd. Tylko trawa jest duża, ale to. No więc co? Tym oto akcentem żegnam się z wami i cześć.